Dzień dobry wszystkim. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam przyrząd do robienia wyblinek na wantach. Przyrząd ten można zobaczyć w naszych modelach Titanica, Californiana i Carpathia. Wygląda to tak po sklejeniu. Tak wygląda po sklejeniu, a tak wygląda element, który dostajecie. Tutaj mam model Titanica, pokażę Wam, jak to wygląda na modelu. O. Wyblinki to są te poprzeczne linki. Pionowe linki to są wanty, a poprzeczne to są wyblinki. O. Tutaj na dziobie. Jeszcze raz pokażę na rufie. Może będzie teraz lepiej widać. Dlaczego używamy takiego przyrządu? Jak naciągniemy wanty na modelu, to bardzo ciężko przykleić te poprzeczne linki, zwane wyblinkami, tak żeby one były równo. A ten przyrząd nam to bardzo ułatwi. Pokażę Wam w książce, jak to wygląda na prawdziwym statku. I musicie przyznać, że to jest bardzo widowiskowe. Jak jest wykonane równo, to taki model bardzo zyskuje. W dalszej części filmiku pokażę Wam, jak zrobić tą ramkę i jak przepleść przez nią nitki, żeby powstało coś takiego. Od razu Wam powiem, że na potrzeby filmu ta ramka jest dużo większa niż powinna być. I również nitka jest przesadnie gruba. Dlatego, żebyście widzieli dokładnie, jak to się robi. Ważną rzeczą jest jeszcze to, że ten przyrząd jest dwustronny. Można zrobić od razu dwie wyblinki na raz. O, albo po jednej, jak komu wygodnie. I również jest wielorazowego użytku. O, tu mam na przykład przyrząd, który używałam. Nitki sterczą w każdą stronę. Można to odkleić i używać ile razy chcemy. Na każdym z tych modeli, czyli Titanic, Californian i Carpathia, wanty troszeczkę inaczej wyglądają. I wyblinki troszeczkę inaczej wyglądają, dlatego w każdym z tych trzech modeli jest ciut inny przyrząd. Z reguły on się różni tymi tutaj rowkami, czyli ile ma want, czy dwie, czy cztery, oraz kreskami, które nam pokazują wysokość, na której wyblinki powinny się kończyć.